Moi drodzy, dzisiaj mam dla Was absolutnie przewspaniały filmik, który chyba kochają wszyscy ci, którzy kochają czytać. No ja myślę, że uwielbiacie tą chwilę. Ja przynajmniej po prostu ubóstwiam chwilę, w której wracam z biblioteki, tudzież miejskiej, tudzież filii. Chwilę, w której wracam, nie wiem, z księgarni, ale jak wiecie, ja książek nie kupuję, ale chodzi mi o to, czy dostajecie książki, czy je pożyczacie od kogoś, czy je wypożyczacie z biblioteki, czy je kupiliście, czy wysłały Wam do Was wydawnictwa, to radość po prostu, wiecie, z tego niesienia, przyniesienia tych książek do domu, tudzież odpakowywania ich, no po prostu jest bezcenne. I ja się zawsze śmieję, że nieważne, ile by to było, wiecie, kilogramów, bo książki często nie są niestety lekkie, to ja zawsze, jak wracam do domu z tej biblioteki i je wypakowuję z moich toreb, to jestem chyba najszczęśliwszą kobietą na świecie. I dzisiaj właśnie był taki dzień, w którym oczywiście naładowałam cały swój zapas książeczek i zaraz przedstawię Wam filmiku, który no, powszechnie nazywa się TBR, czyli To Be Read. Ja jestem zwolenniczką jednak języka polskiego i uważam, że skoro jesteśmy w Polsce, to możemy jakiś tam odpowiednik tego wymyśleć. No więc u mnie to jest tak zwane będzie czytane. I teraz, co będzie czytane, już Wam śpieszę donieść i mam też małą ściągę, którą będę się posługiwała, żeby troszeczkę o tych książkach opowiadać. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie one zostały wypożyczone przeze mnie, dlatego, że ja je bardzo chcę przeczytać. I albo są to jakieś tam kolejne części dalsze, albo po prostu są to autorzy, którzy bardzo mi wpadli w oko i w ucho i w umysł czytacza. I powiem Wam, że no, wszystkie te książki gdzieś tam, może nie wszystkie, ale większość były gdzieś obecne właśnie w tym booktubowym świecie, na różnych kanałach i zachęciły mnie do tego, ale też niektórych pisarzy odkrywałam sama. A więc przechodzę do rzeczy. Będzie to 17 książek, które w najbliższym czasie będę czytać i nie mogę się już tego, szczerze mówiąc, doczekać. Więc tak, kolejność oczywiście będzie przypadkowa, tak jak je wypakowałam z toreb. W jakiej kolejności będę czytać, jeszcze nie wiem, ale myślę, że pierwszy już taki typ swój na pierwszą książkę mam. W każdym bądź razie, pierwsza tutaj wylosowana z torby to jest książka Adriana Bednarka, Córeczki. Ja z tym autorem spotkałam się po raz pierwszy i jedyny na razie, kiedy czytałam książkę pod tytułem Dom Straussów. I to był taki thriller troszeczkę o takim zabarwieniu horrorowym nawet, ale bardzo klimatycznie napisany, którego recenzowałam Wam we vlogu numer 64. I tu od razu właśnie posługuję się ściągą, że jeżeli jesteście ciekawi, jak ja oceniłam książkę, jakie na mnie uczynił wrażenie ten pisarz, to zapraszam do vloga 64. A w najbliższym czasie oczywiście postanowiłam poznać jego inną twórczość i nie wiedziałam, że to takie grube swoją drogą, wypożyczyłam taką jednotomową książkę właśnie Córeczki, więc niedługo poznacie, o czym te córeczki są. Następna książka to oczywiście Ruth Ware, której przedstawiać nie trzeba i tym razem W ciemnym, mrocznym lesie. Ja tą autorkę, pisarkę oczywiście znałam, oczywiście głównie z jej hiciora Pod kluczem, który był no, wszędzie obecny, gdzieś tam reklamowany na tych kanałach książkowych, ale czytałam też, ponieważ Pod kluczem czytałam zanim założyłam ten kanał, no to żeście mojej recenzji zobaczyć nie mogli, ale mogliście zobaczyć moją recenzję innej powieści tej autorki, mianowicie Śmierć pani Westaway i to był vlog 54. Zachęcam do obejrzenia również, jak ja oceniam tą pisarkę, a to jest kolejna jej powieść, z której myślę, że będę zadowolona, dlatego że tak na razie te dwie, które czytałam, to bardzo mi się podobały. Także kolejna, jak najbardziej thriller. Inna książka, o której praktycznie nie wiem nic, poza tym, że jest to thriller psychologiczny pod tytułem Dopasowani Johna Marsa, to jest książka z polecenia, już teraz nie wiem z którego kanału, ale oglądałam jakąś recenzję, gdzie był właśnie ten ranking, czy tam moje najlepsze właśnie thrillery psychologiczne i dowiedziałam się o czymś takim. No ja tego pisarza w ogóle nie znam, także zobaczymy. Jak daleko się posunie, żeby znaleźć miłość? Zobaczymy, ale na pewno jest to jakiś thriller, więc więcej nie mogę się wypowiedzieć, bo autora nie znam.
No tutaj ubóstwiana przeze mnie Katrin Croft w kolejnej swojej odsłonie. Ja tą pisarkę w tym roku poznałam i na tyle ją pokochałam, że tak naprawdę przeczytałam już jej 3 powieści. We vlogu 51 prezentowałam Wam Nie ufaj nikomu, w 58 Nigdy nie zapomnisz, w 61 Powrót, no i teraz niedługo w jakimś vlogu będzie ta powieść Córeczka. Ja absolutnie nie mam żadnych wątpliwości, że będę zadowolona, ponieważ styl pisania tej pani mi bardzo się szalenie po prostu podoba, bardzo mi odpowiada i tak naprawdę nie było jeszcze książki, z której ja nie byłabym zadowolona. Więc myślę, że po prostu jej pisarstwo to jest takie moje, no strzał w dziesiątkę mój. Także tutaj będzie Córeczka. Zobaczcie, że ja coś tak dziwnie w tym temacie się kręcę, nie? Bo tam córeczki Bednarka, tu córeczka, a sama córeczki no nie mam, no. No ale takie życie. Takie życie. Teraz słuchajcie, 2 tomy i to jest też książki, które ja w ogóle ich nie znałam i poznałam z internetu, że były z polecenia, właśnie polecane jako, jak to się mówi, dulogia czy duologia, wiecie, dylogia, jak są 2 tomy. No muszę sprawdzić, bo oczywiście zapomniałam. W każdym razie rzadko czytam faktycznie książki złożone z 2 tomów. Czasami padają takie pytania na forach tych czytelniczych, na chociażby Facebooku czy na Instagramie i rzeczywiście pytają, jakie książki są 2-tomowe. No mi zawsze pustka w głowie, nic do głowy nie przychodzi, ale teraz już będę wiedziała, że można odpowiedzieć w ten sposób. Czyli Nie ma światła w ciemności oraz Mrok przed świtem, Claire Contreras. Ja tego nie znam. Myślałam, że to są bardziej takie thrillery. No na razie tutaj z tych obwolut wynika, jakby to trochę nawet takie romansidła były. No zobaczymy. Ja za romansami nie przepadam. A wydawnictwo jest jakie? Kobiece. No to może być faktycznie jakiś taki chyba dramat, melodramat połączony z romansem i jeszcze z thrillerem. Zobaczę. Oczywiście podzielę się z Wami wrażeniami, jak tylko te książki przeczytam. Kolejna książka, no to pisarz, którego kompletnie nie trzeba przedstawiać, a już zwłaszcza jak się mieszka w Polsce, czyli jeden z moich faworytów w ogóle świata pisarskiego, czyli Jakub Małecki. Pana Jakuba Małeckiego ja czytałam już bardzo dużo powieści, niestety przed założeniem kanału, więc wymienię tutaj tylko z tytułów, które książki znałam. Aha, i powiem Wam, że celowo zaczęłam od Józefa, ponieważ wiedziałam, że ten Józef jest jakby najmniej chwalony, znaczy jest najbardziej inny od wszystkich pozostałych książek, ma elementy realizmu symbolicznego i to mogło niektórych ludzi od tego Małeckiego odtrącić. Ja specjalnie jak widziałam te reklamy na Zaksiążkowanych, że to są cudowne powieści, one były bardzo nimi zachwycone jeszcze parę lat temu, na początku kanału, no to specjalnie zaczęłam od Józefa i słuchajcie, już nawet Józef mi się spodobał, więc taka płynność pisania, te wszystkie motywy emocjonalne, niesamowite wchodzenie w głębi, duszę, w ogóle zaglądanie każdemu człowiekowi w zakamarki, w głowę, no coś pięknego. Jakub Małecki potrafi pisać językiem niezwykle prostym, ale jednocześnie bardzo bogatym, uduchowionym, mającym no takie bogactwa nieskłębione, że czytacie i kopara opada dosłownie. Więc to jest książka, która ostatnimi czasy jest bardzo znana, Święto Ognia. No ja nie znam, ale przeczytałam wcześniej właśnie Józefa, Nikt nie idzie, Horyzont, Ślady, Dygot, Rdze i Saturnina. I myślałam, że tak naprawdę jestem na bieżąco w jego książkach i że tylko tej jednej nie znam, ale okazało się, słuchajcie, że jeszcze jak właśnie szukałam tych tytułów, które kiedyś już czytałam, żeby, bo z pamięci nie potrafiłabym wymienić tej całej twórczości Jakuba Małeckiego, to okazało się, że natrafiłam na 2 książki, Sąsiednie kolory oraz Zaksięgowani i to są książki, których powiem Wam szczerze kompletnie nie znam. Więc kto wie, czy po tym Święto Ognia nie będę właśnie na tamte polować. Tu już sobie te tytuły zapisałam, ale tak szczerze powiedziawszy nawet chyba nie widziałam ich recenzji nigdzie. Natomiast Święto Ognia jest bardzo często recenzowane, bardzo chwalone, ma bardzo pozytywne opinie, a ja nie przejmuję się kompletnie, czy mi się spodoba, czy nie, bo ja wiem o tym, że mi się spodoba, bo każda z tych książek, które czytałam, mówię, nawet ten Józef, po prostu chwyciły mnie za serce, czyli ten pan tak pisze, że do mnie to jak najbardziej przemawia i uwielbiam jego książki. No i teraz kolejna kupeczka, brzydko powiedziawszy. No dobra, kolejny słupek książek. Zaczynam od również jednego z ulubionych moich pisarzy polskich, czyli Wojciecha Chmielarza. Wojciecha Chmielarza ja poznałam przed założeniem kanału z takiej serii o Jakubie Mordce. I tutaj był tom taki jak Podpalacz, Farma Lalek, tom drugi, trzeci Przejęcie, czwarty Osiedle Marzeń i piąty Cienie. Ja po tych cieniach zupełnie jakoś, wiecie, przegapiłam, że te powieści dalej się ukazują.
I rzeczywiście przypomniało mi się, że właśnie Małgosia Literacka jak najbardziej tą książkę polecała. No i jak się okazało, że jest dostępna w bibliotece i że to jest część szósta tych przygód Jakuba Mortki, to mówię, biorę od razu. I tak się ucieszyłam, że była dostępna, bo ja faktycznie jakoś, nie wiem, no w zeszłym roku chyba widziałam reklamę tej książki i zamiast sobie gdzieś, wiecie, spisać tytuł, to niestety jakoś kompletnie o tym zapomniałam. Myślałam, że jestem na bieżąco, a właśnie przecież nie byłam. No i teraz powiem wam szczerze, trochę się obawiam, bo ja kompletnie nie pamiętam tamtych części. Nie wiem, wiem mniej więcej, tak, kim był ten detektyw, policjant, ale no nie pamiętam. I te cienie, będę musiała sobie gdzieś obejrzeć taki skrót jakiś, wiecie, na innym kanale, żeby sobie przypomnieć treść tych cieni, tego tomu piątego, bo pamiętam, że czytałam, ale no niestety nie pamiętam, co tam dokładnie się działo. A tu będzie ciąg dalszy, więc chciałabym wstrzelić się w temat, nie być jakaś zadziwiona, wiecie, czyli jak najbardziej przypomnę sobie cienie i później sięgnę po Długą noc, żeby być po prostu na bieżąco. Następne dwie książki to jest jeden pisarz, którego poznałam dzięki kanałom różnym właśnie booktube'owym, ale przede wszystkim on jest znany z, właśnie z powieści Niespokojni ludzie i z ostatnio też bardzo nagłośnionego Mężczyzna imieniem Uwe. I te dwie książki, ja ich nie znam, ja ich nie czytałam i w ogóle tego autora nie czytałam nic. Tak jak oglądam różne reklamy tego pisarstwa, to domyślam się, że to również będzie coś dla mnie, że na pewno mi się spodoba, ale ponieważ tamte książki są ciągle w wypożyczeniu i ja ich nie rezerwowałam, to pojawiły się inne, o których pamiętam, że mówiła Zuza z kanału Zaksiążkowane i to są dwa tomy, Miasto Niedźwiedzia i My przeciwko Wam. I to jest właśnie też ten Fredrik Backman, więc ja myślę, że ja sobie po prostu spróbuję jego poczytać i nawet jeżeli te książki będą bardzo różne od tamtych dwóch, no to mniej więcej jakby już ton tego pisania poznam, styl pisania tego pana i zobaczę, czy mi się to w ogóle podoba, czy to jest jakieś takie, no, w moim stylu, nie? Także powiem wam, że tych książek jestem również bardzo ciekawa i bardzo się cieszę, że je mam. Czy będzie część trzecia? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie, że to będzie całość. No bo wiecie, ja tak właśnie czytam do skoku niepłynnie, przez to, że czekam, aż książki będą zamówione przez bibliotekę, tam zakupione i też cała jest potem kolejka ludzi chętnych do czytania, ale czasem uda się no być jedną z tych pierwszych. To są książki w miarę nowe. I teraz jeszcze chciałam wam coś powiedzieć z ciekawostek, ale to chyba, słuchajcie, nie do tego. Tak, to do tego zaraz przejdę. Bo właśnie, kolejny raz Wojciech Chmielarz i tym razem taka zamknięta, jednoczęściowa zupełnie powieść, Rana. Nie znam, jak najbardziej będę czytać i poznam. Kolejne dwie książki to są już związane z moim tym jakby kontynuowaniem serii o Lacey Flint, czyli Sharon Bolton i tu mamy Mroczne przypływy Tamizy oraz Mrok. Ja słuchajcie, ostatnio chyba powiedziałam, tak mi się wydaje, że powiedziałam, że piątą częścią są Małe mroczne kłamstwa. Więc muszę tu sprostować, że mi się tu jakoś zupełnie, wiecie, wszystko pokiełbasiło. Tak ten Mrok z Mrocznymi, przypływy z... Nie wiem, no jakoś ja to tak pomieszałam i okazało się, że Mroczne przypływy Tamizy i Mrok to jak najbardziej jest właśnie ta część czwarta i piąta. Natomiast te małe, jak to było? Właśnie małe, no patrzcie, no, Małe mroczne kłamstwa, o taki był tytuł, to jest książka też tej autorki, ale kompletnie niezwiązana z tą całą serią. Czyli przepraszam was za pomyłkę, bo ja się sama zakręciłam i na szczęście w ostatnim momencie, jak już książki gdzieś tam szukałam w bibliotece, zobaczyłam po tym opisie tam z biblioteki, że to w ogóle nie jest kolejna część jej przygód, natomiast Mrok to są kolejne przygody Lacey Flint. Także sprostowuję moją pomyłkę i zachęcam do poznania oczywiście od ulubionych rzeczy, bo pierwszy tom był Ulubione rzeczy. Żeby już, no tutaj tą chronologię trzeba zachować. Następna książka to znowu Wojciech Chmielarz i znowu jednotomówka Wyrwa. I tu ciekawostka. Ja poza tą serią z Jakubem Mortką czytałam tego pisarza jeszcze książkę Żmijowisko. I powiem wam, że mi się bardzo podobała tamta książka i okazało się, że była zekranizowana. A teraz jak wypożyczyłam tą, to czytam, że to też jest zekranizowana powieść. Czyli już dwie są, widzicie, filmy, które mam zaległe, Żmijowisko i Wyrwę, które też chciałabym zobaczyć, bo najpierw oczywiście czytamy, a później oglądamy. Przynajmniej w moim mniemaniu taka kolejność jest jak najbardziej właściwa. No i teraz, znaczy każda jest właściwa, wiecie, o co mi chodzi. Po prostu dla mnie wydaje mi się, że to jest lepsze. Kolejna seria Simona Becketta, którą ciągle dalej, a więc tutaj mamy tom trzeci Szepty zmarłych i tom czwarty Wołanie grobu.
Tutaj jest ten David Hunter, o którym ostatnio też się bardzo roztkliwiałam w tych moich vlogach. Także zachęcam Was, jak nie wiecie, no to w miarę te ostatnie, już nie mam spisanych numerów, ale te ostatnie moje vlogi to właśnie często Beckett i Bolton, bo to są takie moje ostatnie odkrycia. No i ostatnia, 17. książka to Dziewczyna z kabiny numer 10, czyli znowu Ruth Ware. I tej książki, o niej nie wiem nic. Zupełnie powiem Wam, no wzięłam ją tak przypadkowo, patrząc, jakie są dostępne książki tej pani, i to mi się rzuciło w oczy, że tytuł jak najbardziej ciekawy. Czemu nie? Także kompletnie o niej nic nie wiem, ale że to jest Ruth Ware, to też chętnie przeczytam. No i to wszystko. Także mamy tutaj 17 książek, z czego chyba 95% to thrillery psychologiczne i kryminały, ale wiecie, że to jest no kierunek, który ja uwielbiam, taki gatunek książek, który mogę po prostu łykać rano, w południe, wieczorem i do snu. Także no takie po prostu moje ulubione. No więc jeżeli któraś z tych książek bardziej pójdzie w inną stronę, a przepraszam właśnie, bo dobrze, że powiedziałam 95, no bo jednak Święto Ognia to, jak wiemy, na pewno nie jest kryminał, bo Jakub Małecki raczej idzie w stronę obyczajówki, a nawet takiego, powiedziałabym, dramatu. No i nie wiem, właśnie te dwie książki, wiecie, to taka, to połączone wydawnictwo kobiece, że to będzie jakiś chyba romans w tyle. Wszystko Wam na pewno opowiem w najbliższym czasie. Ja już sobie wybrałam jedną, pierwszą książkę, którą zacznę czytać z tych 17, ale żeby była niespodzianka, to oczywiście Wam tego nie zdradzę. A Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że będziecie mi wierni na moim kanale, albo przynajmniej, że ktoś tu nowy zajrzał i może też spodoba mu się to, co ja o tych książkach mam do powiedzenia. W każdym razie bardzo dziękuję wszystkim oglądającym, dziękuję wszystkim mnie wspierającym duchowo. Bardzo proszę o subskrypcję, jeśli nie macie żadnych oczywiście z tego tytułu problemów, bo jeżeli mielibyście czuć się z tym źle, to nie. Ja oczywiście będę kręcić dalej, no subskrybentów mam strasznie malutko, ale sprawia mi to frajdę, lubię mówić o tym, co czytam, lubię się dzielić swoimi spostrzeżeniami, wrażeniami, bardzo lubię oglądać inne również kanały, także Getbooki, Karateusz, były też takie bukodziejki, coś ostatnio ich nie widzę, ale też bardziej kocham książki niż ludzi, no i oczywiście Zaksiążkowany i Literaccy, czyli moi faworyci, no uwielbiam oglądać też takie kanały, także bardzo się cieszę, że jest nas tyle kochających czytać i myślę, że jak Wy to oglądacie teraz mnie, to też jesteście osobami kochającymi czytać, więc coś nas łączy i bardzo się z tego cieszę. Życzę Wam wspaniałych godzin przy lekturze. No ja już idę smażyć słonecznik, bo mam ochotę do książki sobie jeszcze podziubać jakieś pesteczki, także wezmę już pierwszą książkę z tych 17, no i niedługo zapraszam Was do pierwszej recenzji z tego mojego tutaj nowego, pięknego dobra. A dobra, jak widzicie, jest tu mnóstwo. Także cieszę się bardzo. Do zobaczenia, kochani, w następnym vlogu.